Cześć, witaj w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Wojna o Koronę. Udało nam się uratować młodego smoka w poprzednim odcinku i idziemy teraz do zamku na chwilę, żeby sobie odblokować oczywiście teleport do zamku Ulryka i porozmawiać sobie tutaj z tymi ludźmi oraz no będzie trzeba wrócić do tego legowiska tych smoków i porozmawiać tam z nimi. Trzeba będzie oczywiście odebrać jakąś nagrodę. Jeszcze możemy tym w sumie posąg zahaczyć. No i będziemy się wybierać do Warlandu oczywiście, na sam koniec tej krainy, można powiedzieć. Także zobaczymy, co nas tam czeka. Odporność na magię bierzemy oczywiście i odblokujmy sobie tutaj od razu teleport, porozmawiamy sobie z ludźmi i zobaczymy, cóż to tutaj będzie. Bogowie, co się stało z olbrzymami? Zmienili się w kamień. A to wygląda. Chodźmy i spytajmy kogoś, co się stało. No faktycznie. Jeden, drugi. Zamieniony w kamień. Trzeci, czwarty. Czyli ten Ulryk tutaj. To jest widocznie. I też został zamieniony w kamień. Cześć, czarodzieju. Przestraszyłeś mnie. Co w ciebie wstąpiło, że tak się do mnie zakradasz? Nie skradałem się. Co się stało z olbrzymami? Czemu zmienili się w kamień? Nie miałem jeszcze czasu, żeby przestudiować to dokładnie. Nie mam czasu, powiedz co już wiesz. No cóż, olbrzymy zmieniły się w kamień jakiś tydzień temu. Mniej więcej w tym samym czasie zauważyłem, że przy zamku stoi dziwny obelisk, którego tam wcześniej nie było. Niestety nie mogę się do niego zbliżyć, dookoła kręcili się nieumarni. Tak, znam te obeliski, o których mówisz. Jeden jest u stóp tego zamku, a drugi stoi nieopodal twierdzy Hedwiga. Ciekawe ile ich jest, 5. On wiesz? Czuję je. Niestety nie potrafię określić ile dokładnego położenia. Czuję tylko, że 3 obeliski umieszczono na ziemi Hertwika, a 2 gdzieś w pobliżu tego zamku. Jestem przekonany, że pomiędzy obeliskami i przemianą olbrzymów w kamień jest jakiś związek. Czemu jesteś tego taki pewien? Zaklęcie w kamień to potężna magia. Potrzeba ogromnych ilości energii, by podtrzymać taki czar przez dłuższy czas. Myślę, że obeliski mają dostarczać tej energii. Czemu ktoś miałby zadawać sobie tyle wysiłku, żeby zmienić olbrzymów w kamień? Olbrzymy są niczym kręgosłup, a naród w ciężkich czasach zawsze przychodzili krajowi z pomocą i powstrzymywali wrogów. Przypuszczam, że ktoś chce podbić a naród i znalazł sposób, żeby ich zneutralizować. Ktoś, kto musi być bardzo potężnym magiem. Nawet wiem kto. No, najpierw Irod, potem Ogantar, a teraz a naród. Położę temu kres. O kim mówisz? Nieważne, tylko głośno myślałem, ale wróćmy do obelisków. Tak, zniszcz je, a zaklęcie zostanie zdjęte, przynajmniej tak myślę. A więc zmiażdżymy je na kawałeczki. Zgadzam cię. Czy coś powstrzymuje nas przed ich zniszczeniem? Nie umarli, obeliski z pewnością są strzeżone. O to się już nie mój, prawda? No ja dokładnie. Pamiętaj, 5 obelisków, weź ten młot, bez problemu rozbija on każdy magiczny kamień. Miejmy nadzieję, że masz rację. No dobra, młot Ulryka dostaliśmy. Tutaj chyba z nieumarłymi tak naprawdę nie powinniśmy już mieć problemu, ponieważ przy tych obeliskach my tam właśnie już chodziliśmy i wybijaliśmy tam sporo tych właśnie nieumarłych, także raczej nie powinno być już tam żadnych, ale no to zobaczymy. Także tak, tutaj będziemy mieli 2 obeliski, w sumie jeden to pamiętam od razu, że był tam przy tym smoku, czyli musimy się na chwilę wrócić, a drugi był gdzieś jakoś, dobra, tutaj, obok. Okej, okay, czyli w sumie możemy od razu sobie ten jeden obelisk zahaczyć, pierwszy. Akurat to było właśnie tutaj, gdzie skończyliśmy ten odcinek, także szkoda, że wcześniej jakby nie rozmawiałem, że nie byłem w tym zamku, tak to byśmy od razu go zniszczyli, ale kawałeczek, to się tam nic nie stanie. I my ogólnie też powinniśmy jakby kawałek wyruszyć tą ścieżką do Warlandu, jakoś tak właśnie kojarzę i tam powinno być w pewnym miejscu powinno być tak, że po prostu, dobra, jest zniszczony, że po prostu jakby droga będzie zablokowana i powinniśmy jakby w jakąś tam interakcję wejść, także jak jestem tu tak blisko, mógłbym się kawałek przejść, nawet nie wiem, czy nie widziałem właśnie jakichś tam kamieni z tej perspektywy, ale trzeba się upewnić. Bo coś właśnie pamiętam takiego, że było. No właśnie,
Są te kamienie, faktycznie. Ta droga jest zawalona i powinniśmy jakby dojść do pewnego tutaj momentu i dostać chyba też wpis w dzienniku. Zaraz zobaczymy, podejdziemy jeszcze bliżej. Na razie się nic nie dzieje. Dobra, jest. Kanion jest zablokowany. Będziemy musieli odwalić głazy. Bredzi, spójrz jakie są wielkie. Poradzi sobie tylko z nim olbrzym. Dokładnie. To masz, no ależ oczywiście. A zamek Ulryka jest o 2 kroki stąd. Poprosimy go, żeby przysłał olbrzymu do oczyszczenia trasy. No właśnie, i teraz to będzie wyglądało tak, że my zniszczymy te obeliski. Oni już nie będą zamienieni w kamień. Będą z powrotem zdrowi. I dzięki temu, że my im pomogliśmy, to oni nam pomogą i wyczyszczą nam ścieżkę, także no jest to wymagane, zniszczenie tych obelisków jest wymagane. Dobra, to pobiegnijmy do tego drugiego sobie od razu. No i te 3 powinny być gdzieś tam, nie? To jest w sumie nawet jeden zaznaczony, ten drugi też jest zaznaczony, bo tutaj o tym jednym i drugim Eneja wiedziała, także to nam mapa zaznaczyła, ale ja jeszcze pamiętam, że tam właśnie były 1, 2, tutaj gdzieś 3, trzeci był tutaj na końcu tej ścieżki, jak tam właśnie wybijaliśmy tych nieumarłych, między innymi w sumie. Także dobra, taki jest plan i tak działamy na razie. Dobra, mamy drugi obelisk, kamień kruszy się elegancko i w sumie to tu będzie szybciej, czy tam będzie szybciej wrócić? Dobra, pójdźmy w sumie może tutaj i stąd przeniesiemy się do Leprozy, chociaż w sumie do zamku Hertwiga może na początku. To jest posąg, ale to dla łuczników. Co jest w sumie dziwne, bo tak naprawdę my nie mamy przecież możliwości grać jakąś kuszą czy łukiem. I dziwne w sumie, że nie możemy jakby go... że taki posąg po prostu tu jakby stoi, nie? Ciekawe właśnie, jaki był zamysł tworzenia tego posągu tutaj. Bo to chyba pierwszy taki. Jak jest jakiś na magię czy coś, no to normalnie możemy sobie albo podbić inteligencję, albo tam odporność na magię, no to wiadomo, nie? Ale tutaj... no, jeszcze punkty mamy do wydania. Obrażenia dystansowe, zasięg strzału jedynie jest, no... by nam w ogóle nie było potrzebne, tak naprawdę. Dobra, tutaj jest kolejny, trzeci już. Okej, to szybka sprawa będzie z tym. Dobra, trzeci z głowy. Przeniesiemy się zaraz do tej wioski. To zaraz będzie tutaj drugi i po drugiej stronie będzie następny, także będzie to już cała ilość, także spoko. A, i do tego, kurde, smoka, żeby nie zapomniał pójść jeszcze tam. Bo tego młodego uratowaliśmy. Starszy został. Ten starszy nam właśnie to zadanie zlecił, nie? Tam smokobójcy polują. No i mu tak naprawdę pomogliśmy, bo był bardzo osaczony, otoczony. No i dobra, tutaj musimy wyjść, skręcić w lewo. Tutaj tak, nawet pamiętam, że nie umarli byli przy tym posągu. Także no, po prostu mamy już tutaj wszystko jakby wyczyszczone. Tamtą stronę też na 100%, bo tam właśnie questowo powiedzmy szliśmy, jak zaczynaliśmy tutaj z tą krainą. Także tam mamy całą tę ścieżkę wyczyszczoną, no, więc jak na razie żadnej walki nie będzie. Kamień kruszy się i obraca w pył. Dobra, czwarty z głowy, no jeszcze jeden. Więc tak naprawdę, to jak tylko zrobimy z tymi olbrzymami posągami, to jedynie co nam pozostanie, no to te ostatnie miasto, Warland. Dobra, w takim razie dobiegamy do ostatniego już obelisku i będzie można wrócić.
Kamień kruszy się i obraca w pył. Dobra. Ale młot w naszej dłoni również pęka. Straciliśmy ten młot od razu wraz ze zniszczeniem tego ostatniego właśnie obelisku, więc można teraz wrócić i z gigantami, olbrzymami już powinna być sprawa załatwiona, powinni już być zdrowi. Wrócimy tam, pogadamy z nimi i od razu właśnie tak, żebym no nie zapomniał, to jeszcze skoczymy do tego smoka i tam odbierzemy nagrodę. I myślę, że będzie trzeba sobie jeszcze wrócić, bo mam 971 autorytetu i jakieś furie tutaj oczywiście sobie zrektować. Na to nie patrzymy, na orków tych, bo tam dostałem w ogóle je za free. Także jak po prostu będziemy walczyć i sami nam ich nie zabiją, bo może być po prostu tak, że akurat ktoś, kto będzie tam nie wiem, na dystans czy coś, czy jakiś mag będzie po prostu, to może być właśnie tak, że akurat nam tych orków zabije, także tutaj jakby jako mięso armatnie mogą niby posłużyć. Ale myślę, że jak tam nam zabraknie ilość tam punktów na przykład autorytetu, żeby zrekrutować jedną osobę więcej czy coś, to usuniemy sobie tych orków, także tutaj spokojnie. Więc dobra, teleport, wracamy teleportem do zamku Ulryka. Myślę, że powinno być ok, no i oni też nam pomogą w tym, żeby właśnie te kamienie tam wypieprzyć stamtąd, nie? Czułem jak niszczysz ostatni z obelisków. Dziękuję za pomoc, Aleksandrze. Nie pamiętam, żebym ci się przedstawiał. Nie dziw się, wszyscy znają ciebie i panie Eneje. Plotki o waszych wyczynach dotarły tu przed wami. Moja szkoła magii jest do waszych usług. Ok, jeszcze pogadamy z tym. Czy to ty jesteś, Aleksander? Tak, nasz mag powiedział nam, co dla nas uczyniłeś. Proszę, przyjmij nasze serdeczne podziękowania. Jeśli kiedyś będziesz potrzebować pomocy, zawsze możesz zwrócić się do nas. W porządku. No i właśnie się zwracam. Czym ci mogę pomóc? Czy możecie usunąć rumowisko blokujące drogę do kanionu? Za chwilę już go nie będzie. Engil, Ulnar, weźcie ze sobą paru gigantów i udajcie się do kanionu. Oczyśćcie ścieżkę. Zrobi się. Kiedy wrócisz do kanionu, rumowiska już nie będzie. Dzięki Ulryku, teraz jesteśmy kwita. Możemy sobie w ogóle tutaj też kilku gigantów zrekrutować, jeżeli byśmy chcieli. Jeden taki 219. No i dość spoko są, co nie? Ale kurde, myślę, że więcej furii byśmy mogli sobie zrekrutować i po prostu będę chciał wrócić. No i kogoś też tutaj do przodu. W sumie tych to albo złączyć, albo dobra, niech to tak zostanie. Może ze dwóch takich właśnie rycerzy, jakiegoś tam smokobójcę jeszcze może, albo dwóch rycerzy, albo trzech rycerzy i trochę furii. I tak to myślę, że będzie wyglądało. Dobra. Ja tutaj w ogóle nie gadałem chyba ze wszystkimi. Pierścienie amulety. Zobaczmy, co on tu ma. Szybkiego ataku. Ten pierścień zwiększy szybkość twoich jednostek o jeden punkt, a zadawane przez nie obrażenia o 20 punktów. 60 tysięcy monet. Tutaj w ogóle mamy 196 tysięcy, także spoko. I teraz tak, bo tutaj była mowa. Jak kiedyś grałem, to w ogóle nie korzystałem z tego pierścienia szybkości, to był chyba błąd. Ale wiecie, tak się grało, bo grało. I tutaj ta szybkość może nam bardzo pomóc, tylko czy jest jakby sens noszenia dwóch takich pierścieni? Bo jeszcze w Ogantarze, w pierwszej tej krainie, mamy możliwość kupienia właśnie też takiego pierścionka na szybkość. On jest tańszy, 25 tysięcy kosztuje, ale on tylko jakby tą szybkość daje, nie? Pierścień wojownika, no to tylko dla właściciela, także tutaj myślę, że za 12 tysięcy. Tutaj myślę, że na naszą postać nic nie bierzmy i teraz naprawdę nie wiem. No tak naprawdę tutaj, kurde, niewrażliwości. Wiecie co? Może po prostu tego na razie nie kupujmy. Kupimy ten tańszy za 25 tysięcy w Ogantarze. I tylko chwila, jeszcze wróćmy do tych smoków. Kupimy ten tańszy w Ogantarze za 25 tysięcy, bo on tylko ten jeden punkt daje bez obrażeń. I zobaczymy, czy to cokolwiek da, jak później sobie ten drugi kupię. Jak go kupię i nic za bardzo to nie będzie dawało, to
W sensie, że nie będzie różnicy, ale... Kurde, nie wiem. Zobaczymy, najpierw kupimy tamten i zobaczymy. Ja tylko nie biegnę w odpowiednią stronę, bo to się biegło. A, dobra, to się z gigantonu biegło. I tu naprzeciwko gigantonu był ten smok. No ale dobra, już nie wracajmy się do teleportu, tylko przejdźmy sobie tutaj boczkiem. Bo i tak będę wracał do Gantaru, także będę go chciał kupić na pewno. I zobaczymy. No i mówię, no te furie myślę, że w jakiejś tam większej ilości by się nam może przydały. I... tych smokobójcy. No dobra, zobaczymy. Pogadamy sobie z tymi smokami jeszcze. Jest młody, jest dorosły. Witajcie, ludzcy wojownicy, jak mogę wam pomóc? Twój ojciec powiedział mi jej, że masz przyjaciół wśród krasnoludów. Musimy udać się do Warlandu przez ich jaskinie i potrzebujemy pomocy. Oczywiście, mam dobrego przyjaciela imieniem Reignar. Zna tej jaskini jak własną kieszeń. Znajdziecie go w karczmie w Gigantonie. Powiedzcie, że przysłał was Ignis. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem, ludzki wojowniku. Uratowałeś mojego syna. Nie wiem, jak ci dziękować. Mogę ci dać tyle złota, ile zdołasz udźwignąć, ale nawet to nie będzie dostateczną zapłatą. Złoto z radością przyjmę twój dar, drogardzie. Nie potrzebuję złota, drogadzie. Kto wie, może któregoś dnia to ja będę potrzebować twojej pomocy. Zawsze będziesz mógł na mnie liczyć. Odporność na magię dostaliśmy 42. To tylko tyle. No i tam exp. I ty również, Valkyrio, a jednak mam dla ciebie jeszcze jeden dar. Niech... tylko w dłoni, ale sądzę, że będzie przydatny. Zwiększa twoją odporność na czary, ludzki wojowniku. Zawsze możesz mnie tu znaleźć, ludzki wojowniku. No dobra, no taką odporność na czary wzięliśmy. Zamiast jakby powiedzmy, no tego złota. Myślałem, że autorytet dostaniemy, ale okej. I... 2100 expa, nie wiem czy by była większa jakaś tam w ogóle różnica, chyba nie. Jakbyśmy na przykład złoto wzięli, nie? To raczej nie byłoby różnicy takiej, żeby się exp tam zmienił. Także dobra. No my tak naprawdę też możemy właśnie się tutaj przedostać przez tą jaskinię, zamiast tutaj iść ścieżką, ale my gdy będziemy szli ścieżką, to na pewno tam trafimy na jakieś tam grupy też przeciwników, także no to dla nas plus, no bo tam coś sobie zarobimy i expa też, nie? Także dobra. Teleport. Wrócimy na chwilę do Ogantaru i zrobimy tam akcję, no i tam zrekrutujemy sobie na szybko, tak? W sumie fajnie, bo będziemy wracać do dosłownie pierwszej wioski, przy której zaczynaliśmy grę. Bo tam właśnie był ten handlarz, który ma ten pierścionek. Także tutaj spoko, nie? 196 tysięcy złota, aż tak dużo, no raczej tam oczywiście nie pójdzie na to, żeby tam zrekrutować sobie kilku tych ludzi, także tu luz. Myślę, że będzie spoko i wystarczy nam na wszystko. Dobra, czy okręt jest gotowy? Ogantar. Widzicie dokładnie. Dobra, weźmy Amas, powiedzmy. Gdziekolwiek, bo i tak będę musiał się przenieść. I tutaj to z tą prędkością, chociaż zaczekajcie, jeszcze raz, bo... my gdy będziemy mieli jeden pierścień, no to... furie no powinny zawsze wtedy pierwsze atakować. Rycerz Słońca będzie miał wtedy no 13, no to dobra, ale no jeden tutaj więcej, czyli jakbyśmy mieli dwa pierścienie na dwa, czyli dwa szybkości więcej, 14 by było, to nadal by raczej to nic nam nie dało chyba. Czyli chyba tylko jeden pierścień. Tak myślę. Kurde, chociaż tylko w sumie jak już ten pierścień bierzemy, no to tak to byśmy mogli z tymi obrażeniami wziąć, nie? Kurde, już teraz nie wiem. No bo drugi nam chyba nic tak to nie da. Gdzie te wejście cholerne było? Z tej strony nie było w ogóle? No muszę takie koło robić, naprawdę? No, tu jest.
No tak, no w sumie kurde, tak to z tymi obrażeniami byśmy mogli wziąć. No nie wiem, może się mylę, może jednak ten drugi pierścień coś tam da, ale może źle na to patrzę jakoś, może nie wiem jak na to patrzeć, ale... Dobra. Weźmy ten, później zobaczymy. Co tam masz na składzie? Pierścień zwinności, szybkość wszystkich żołnierzy o 1.25 tysięcy, no i bierzemy go. No i to jest właśnie to, że zaraz... Który tutaj zmienić? 50 zdrowia, pancerz minus 20, pancerz plus 20, ale tutaj mamy obrażenia. Dobra, zróbmy tak. No i tutaj mamy tą prędkość podbitą. Jest to na zielono, co prawda tutaj... Aha! To miał być jeden punkt, ale tutaj u Rycerzy Słońca mamy prędkość 15. Myślałem, że wiecie, że o jeden tu się zwiększy. Tutaj to jest jakby niepokazane. Bo może 15 jest powiedzmy max. Ale zmieniło się chyba na bardzo szybko, bo było szybko. Może jest 15 niby max, ale to jednak coś tam daje. W sensie w statystykach, ale jednak to na pewno coś tam daje. Ale tu mnie zdziwiło to w takim razie. Wiadomo, na siebie nie patrzymy, bo u nas to nie działa, bo tylko na nasz oddział. I teraz, dobra, no to zostańmy przy tym i zobaczymy. Co to w ogóle tak... Te krzaki to zawsze tak rosły dziwnie? Jakoś tak bardzo dziwnie to wygląda. No w teleporcie nie. Coś się... Nie wiem. Mniejsza. Zamek Artura. Dobra, kupimy w sumie tamtym pierścień też. Zobaczymy, czy to będzie jakakolwiek różnica. Chyba, tak jak już mówiłem, raczej nie będzie, ale to mnie to zaskoczyło, że jednak Rycerze Słońca też mają jakby, wiecie... Na 15 tej prędkości. Zakładamy na autorytet chwilowo oczywiście. Dobra, możemy tutaj... 800, mamy 1100. Za dwóch weźmy. Może w sumie furie same? Mamy 782. Jedna furia 139. Po dwie na przykład jakoś tak, jakby się udało nam może. Nie wiem, czy będą w takiej ilości też. No bo skoro też furie teraz nam powinny atakować pierwsze. Praktycznie chyba zawsze już. Oprócz chyba może wampirów. Osiem jest okej. Czyli dobra, tutaj na 5 nam wystarczy, weźmy tak. 2, 2 i 1. Chyba, że byśmy tych orków zwolnili. Może wystarczy? Kurde, nie mam to. Zaczekajcie chwilę. 72 to wychodzi. Wystarczy wtedy, jeżeli zwolnimy orków na jedną furię jeszcze. Okej. Okay. Czyli mamy w taki sposób tą armię zrobioną. 3 razy po 7 furii, no Enea to wiadomo. Wojownik, smokobójca, no czy to my? 4 smokobójców. 4 rycerzy słońca, 4 rycerzy słońca. Dobra, myślę, że będzie ok. Pierścienie właśnie, no spoko jest, nie? Dobra, zamieńmy go. Tego też na oddziały. No i dobra, będziemy lecieć do tego Warlandu. Zobaczymy, jak ta ścieżka tam będzie wyglądała. Brakuje mi bitki. Do Amazu. Dopłynęliśmy? Też nie, no chyba jak dopłynęliśmy do Amazu, no to raczej jakby... W każdym porcie ten nasz kapitan nie jest, nie? No jakbym na przykład zapomniał, gdzie dopłynęliśmy. To bym później musiał go szukać. Dobra, no to zobaczymy, jak to będzie tam jeszcze. No i wracamy do Onarotu.
Relproza z powrotem. I no jak jeszcze zanim tam dojdziemy, to na pewno będziemy z kimś tam walczyć. Także zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. No i tą kopalnią, no bo tam można właśnie szybciej przejść niby, ale no to wolałbym normalnie sobie ścieżką, bo tak to zarobimy, nie? Jakieś tam złoto i jakiś tam exp wpadnie. Także po prostu teleportujemy się do zamku Ulryka. Idziemy już teraz sobie tym normalnym przejściem, normalną ścieżką. Tam, gdzie giganci nam miejsce zrobili. I zobaczymy, ilu tam przeciwników będzie na nas czekało, bo na pewno przez tak długą ścieżkę trochę ich może być. No i też druga sprawa to jest taka, że możemy albo jakiś posąg jeszcze znaleźć na jakieś tam statystyki, albo jakaś skrzynka też padnie. Także po prostu musimy sobie zrobić normalnie tą całą ścieżkę, nie? No jest jakby kawałek, można w sobie powiedzieć, no jest dość taki dłuższy kawałek, ale myślę, że szybko pójdzie. To na mapie tak trochę groźnie wygląda, ale jak biegniemy tak ciągle, to nie jest aż tak źle. No tutaj w sumie ciągle łyso jest, także nawet nic nam się tu nie rzuci w oczy, tam to nawet wejść nie można. Ale dobra, już się coś tam zaczyna. O, i skrzynka już jest. Nawet dwie. No elegancko. 84, 84 i tak naprawdę już byśmy jeszcze jedną furię mogli sobie zwerbować, no ale kto wiedział, że tutaj od razu na początku będzie będą dwie skrzynki dostępne, nie? No spokojnie, to widzicie, no już nawet teraz mamy teleport, także moglibyśmy sobie wrócić. Ale no bez przesady, nie będziemy wracać po jedną furię, nie? To na spokojnie. Na razie nic w sumie tak naprawdę, na razie żadnych wrogów nie ma. Może bliżej, kurde, no zobaczcie, już połowa drogi za nami. Może bliżej Warlandu tam będą jakieś oddziały. Albo może żadnych nie będzie, po prostu tylko w samym mieście. No, skrzynka. Trzecia już. Zajebiście. O, jest posąg też. No nic nie widzimy na razie, nic nie widzimy dosłownie. Czyli trzy skrzynki, jeden posąg. Obrażenia, autorytet weźmy. No to już nam wpadło tego autorytetu. Fajnie, fajnie. Czy to jest ta... te wyjście z tej kopalni? A nie, to jest skrzynia jakaś jeszcze, czyli nie. Pierścień. Pokaż mi ten pierścień. Legendarny pierścień ziemianina. Co? Jest cenny? To zależy. Dla ciebie jest bezużyteczny, bo walczy bronią białą, ale dla mnie moje strzały nigdy by nie chybiały i mogłyby przebić niemal każdy pancerz. Jest twój. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. No dobra, coś jej tam to dało. I... opuściła na chwilę oddział i dołączyła z powrotem, czyli no coś tam musiało się zmienić na pewno, nie? Już widzimy w sumie to miasto. No dobra, dobra, fajnie, że na taką skrzynię też trafiliśmy. Tu myślałem, że normalna skrzynia będzie z autorytetem, czy tam złotem, a tu? Proszę. Zaczynam rozpoznawać tę okolicę, jesteśmy prawie na miejscu. Warland jest po północnej stronie. Dobra. Bo w sumie tutaj dopiero w Anarod się zaczęło tak, że raz w jednej skrzyni właśnie znaleźliśmy jakiś tam chyba pierścień albo amulet. No i tutaj właśnie pierścień dla Enei teraz wpadł. A tak to w Okantarze żadnego takiego raczej nie było. Ile jest? Kurde, przeklikałem, no. Nie spodziewałem się ataku od tyłu. Jeśli leżymy od razu, zabijemy mnóstwo stworów, zanim reszta zorientuje się, co się dzieje. Przede wszystkim musimy jak najszybciej dotrzeć do wrót zamku. Tak szybko, kurde, to nam właśnie zniknęło, bo był krótki jakiś dialog i akurat jak
kliknąłem, no to przeklikałem, niestety. No dobra. No to w takim razie, no mamy zapis. Eneja tutaj startuje. Jest w stanie kogoś tutaj pokonać. Tych Nizaritów może też, bo oni na dystans będą atakować. Najpierw zacznijmy. Dobra, 7 furii. Oni też strzelali, inkwizytorzy. Ale zasięgu niby takiego nie mają. Dobra, chociaż możemy tych najpierw. Jeden został, co prawda. Ale polećmy teraz od razu z tymi. Dobra, z tymi już jest porządek. Tutaj moc magiczna jakaś. Ktoś tam by mógł poczarować. Smokobójcy. Dobra, weźmy te zaklinaczki. Rycerze Słońca. Kurde. Dosłownie każdy teraz ma pierwszeństwo przed przeciwnikiem. Oprócz naszej postaci oczywiście, nie? No właśnie, teraz. Bo nasza postać nie działa, ta szybkość ruchu. Także chyba tutaj... Znaczy, no możemy jeszcze niby trafiać na takich, co by też chyba mieliby identyczną może prędkość, chociaż nie, no my z tym pierścieniem jakby mamy powyżej tej normy. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale druga fala tutaj od razu się zaczyna. Także grubo z tymi, kurde. No ale to wszyscy w sumie nam będą zagrażać mocno. Z tym jest, kurde, zawsze problem, bo oni tak jakimiś meteorytami nawalają, że kurde, no dużo, dużo tracimy, nie? Od razu. Dobra, w sumie zostaje jeden. 7 furii, dobra, polećmy z tymi magami może tutaj najpierw. Kolejne 7 furii, to dokończmy tu sprawę. Smokobójcy. Weźmy tego Archonta. Wszystko magicznie by mocno nam podziałali. Okej, okay, no i to jest właśnie to. No tutaj chyba by trzech wystarczyło, żeby nam furię zabić. I każda dosłownie furia dostaje, nie? Także tutaj właśnie trzeba pilnować z tych, jak będziemy mieli. Chociaż kurde, tutaj każdy był groźny, nie? Ale na przykład magowie to tam trzech czy czterech chyba max tak to zabijają niby. Chyba że piorunami uderzają, ale to nie wiadomo. No trzeba uważać na to, nie? Szybciej, już prawie dotarliśmy do bramy. Rafael, otwierać drzwi, szybciej. Zamykać te cholerne wrota. Aleksander, Rafael, Aleksander. Znam cię, król Ayrat, uznany za zmarłego. Też o tobie słyszałem, miło mi cię poznać. Znalazłeś to, czego szukałeś? Jak zabijemy Samaela? To długa historia, teraz nie mamy na to czas, musimy bronić Warlandu. W takim razie rozmawiasz z właściwym człowiekiem. Jaka jest sytuacja? Nieprzyjaciel wylądował po obu stronach miasta, najpierw zajęli doki i górne miasto. Potem odcięli wszystkie drogi i ucieczki z Warlandu. Udało mi się zebrać to, co pozostało z naszych oddziałów. I odbić górne miasto. Ale nie mam dość ludzi, by przypuścić kontrataku. Ja mam ludzi w bród. Kiedy przybieraliśmy się do bramy, oszacowałem sytuację. Myślisz, że damy radę? Wiem, do czego zdolna jest Eneja i mogę zgadywać, do czego zdolny jesteś ty. We trójkę razem z pozostałymi rycerzami zatrzymy najeźdźców na pył. Jaki masz plan? My pójdziemy jako awangarda. Rycerze muszą nie dopuścić, by całe to plugastwo zaatakowało nas w jednej chwili. Będziemy metodycznie wycinać oddziały wroga, jeden po drugim, aż w pobliżu miasta nie zostanie już jeden z nich. Ani jeden z nich. Kiedy to się skończy, spotkamy się tutaj przy lochu, a wtedy powiesz nam wszystko, co wiesz o Samael. Doskonale. No i ja zostaniemy swoimi oddziałami. Okej, okay, czyli tutaj Rafael do nas dołączył. Tak, weźmy sobie go do tyłu, skoro on jest tym czarodziejem jakimś tam. Potrzebuję wojowników, nie mogę ci pomóc, wszyscy wodzowie przyszli na stronę Samaela. No tutaj no nie potrzebujemy wojowników, bo mamy swoich, przecież to nam wystarczy. Oby. Tak, jeszcze wiecie, jak tu jesteśmy. Proszę się rozejrzeć. Dobra, jest skrzynia, właśnie o to mi chodziło. Żeby od razu sobie wziąć autorytet. 88, ciekawe czy do setki dobijemy. Chyba tak, chyba powinniśmy dobić do setki autorytetu, w sensie, że będziemy dostawać, nie? Po prostu. A ten tutaj? No nie ma żadnych jakby oddziałów. No okej, to spoko. O, druga skrzynia. No nie spodziewałem się. Fajnie.
No to w sumie nawet jakbym miał coś, to byśmy mogli coś tam zrekrutować jeszcze, nie? Bo nam się tego autorytetu nazbierało. Ale nie ma. Piorun, deszcz, płomieni. O kurde, meteory, no. Nieźle. No ale właśnie, ja jak grałem kiedyś, to w tą moc magiczną nie patrzyłem i teraz właśnie tak mówię, gram normalnie. Mocy magicznej nie robię, nie ulepszam. A ktoś tam właśnie pisał, że dziwi go to, że właśnie nic w mocy magicznej nie szliśmy, nie? To jednak wychodzi na to, że chyba gierka jakby jest o wiele wtedy łatwiejsza, jak się magiem gra. Tutaj naszą postacią, no to tak to zbyt dużo nie atakujemy. No i właśnie te czary z czasem są po prostu tak bardzo potężne, że robią mega robotę, nie? Na przykład teraz ten deszcz płomieni, czy tam te meteory, nie? Przecież tutaj bardzo fajnie by to działało, jeżeli byśmy mieli moc magiczną wyuczoną dość dobrze, nie? No ale z drugiej strony ja na przykład widziałem, jak już mnie tutaj tak zaczynają często atakować. O, jest skrzynia. Tutaj tak nas często zaczynają atakować, że po prostu... dobrze, że zdrowia się też uczyłem dużo, bo tutaj czasami to tak dostawaliśmy po dupie, że po prostu ciężko było przeżyć, nie? O, posąg jeszcze, nawet prawie go nie zauważyłem. Autorytet znowu. Także no. Zostało nas bardzo niewielu, my mroczni rycerze. Kurde, możemy ich wziąć przecież. Mamy autorytet. Na trzech nam starczy, spoko, przydadzą się. Czemu by nie? No dobra, to tak. Tu jest jakaś armia. Ale dużo ich chyba tu nie ma, chociaż... Dobra, no coś tam ich jest, bo... Właśnie patrzę, bo tutaj są trochę nasi, tu łucznicy. No dobra, spróbujmy tutaj. Z pierwszym ich oddziałem z Warlandu nieprzyjaciela. Kurde, szkoda, że tutaj tego Archonta nie jesteśmy w stanie zabić tak. Możemy w sumie tego, bo przedtem furie i tak nie do końca nam chyba tu zabijały wszystkich. No właśnie, tutaj jeden zabity, także okej. Kolejne furie. Dobra, weźmy tego. No najpierw przede wszystkim tych, którzy na dystans coś tam mogą nam przeszkodzić. Oni by i tak musieli dobiec tutaj, ale dobra. No jest ten Rafael. Potrójna kula ognia. Uzdrawianie, regeneracja, ochrona przed wodą, powietrzem i przed ziemią. I piorun. Piorun. Tego byśmy zabili, w sumie dobili, to nawet by było to spoko. Trójna kula ognia. Tutaj trzy zaklinaczki lecą. Tych trzech chorążek obijamy dość mocno, możemy ich obić. Smokobójcami. No weźmy może te zaklinaczki, bo oni zaraz tam już jakieś dopalacze by im dawały w swojej ekipie. Fajnie, fajnie. Tutaj czwóreczkę sobie dobiła elegancko. No dobra, ten w sumie naszą postać zaatakował. Czarni rycerze nam jeszcze tutaj zostali, ale tutaj pomijamy turę i kończymy to praktycznie, można powiedzieć już. No bez strat, elegancko. Czyli ta szybkość naprawdę tutaj robi robotę. Bo tutaj praktycznie wszystkimi zaatakowaliśmy pierwsi, nie? A tak to nie zawsze tak było. Także dobra, tutaj mają już spokój. Bo tutaj właśnie też jednak jakaś tam grupa była. Ale reszta no to... będzie trzeba głównym wejściem wyjść po prostu. Tam będziemy się bić. Tutaj właśnie patrzę, bo może być tu skrzynia jakaś jeszcze. Dobra, nie ma żadnej skrzyni, ale tutaj się schowała, jest. Elegancko, czyli tutaj naprawdę bardzo dużo tych skrzynek nam wpadło. Jeszcze jeden posąg był. Po drodze przecież posąg był też i ze trzy skrzynki, także fajnie. Tam był mag, chyba tutaj też jest? No właśnie. No tutaj jeszcze tych ochronek uczy.
Ciekawi mnie właśnie to na przykład też, czy grając magiem, też na przykład używaliście, jak ktoś z was grał, oglądających, a wiem, że ktoś tam grał, ale czy używaliście jakby też tej ochrony na te żywioły, powiedzmy, nie? Jakoś tam często, czy w ogóle był sens, czy jest to tak właśnie dostosowane, że jest naprawdę sens tego uczenia się, czy nie? Co, jest tu przejść nie można? Można, dobra. Ja tu właśnie sobie zerknąć, bo tu jest jakieś przejście. Skrzynki tu nie będzie. Chyba nie ma. No dobra. Idziemy, wychodzimy. No i bitka będzie. Tutaj trochę sobie zaczniemy, ale i tak powoli to będziemy kończyć, bo tutaj ma być ich niby dużo. O, i teraz nawet, tu już widzimy, nawet wampiry nie są w stanie pierwsze atakować. To jest mega plus, bo te śmietniki tak po prostu bardzo obijały nas. No chyba, że tylko Enea jest pierwsza, ale tu wątpię. Tak po prostu nas bardzo obijały, zabijały dosłownie nam wiele, wiele właśnie przeciwników. Wielu. Że no było to bardzo, bardzo słabe dla naszego oddziału. Także to jest mega plus, no i my tak to robimy tutaj robotę już mega dużą, tym, że właśnie po prostu my teraz pierwsi atakujemy, więc wychodzi na to, że tak naprawdę nie ma sensu chyba, nie? Bo zobaczcie, oni mają prędkość 15, my mamy też niby to 15 wpisane, ale mamy no nie uwzględnione to po prostu, ale wiemy, że mamy to, te plus 1, także to widać, że jakby działa i bo to było pewne, że po prostu wampiry te i gangrule atakują. Przedtem tak było właśnie, że nas atakowali bez tego pierścienia jeszcze. Także tutaj po prostu jest naprawdę to bardzo, bardzo pomocne. I no nie ma raczej sensu wychodzi na to po prostu kupowania tego drugiego pierścienia. Ale no niby można by było go kupić z racji, iż miał te obrażenia większe, nie? Znaczy tam 20 obrażeń dochodzi, to nie wiem w sumie czy to jest sens też tak naprawdę, no powiedzmy, gdy na przykład Furia ma 236 na 20 obrażeń dojdzie, no to tak kurde, no niby tak, ale niby nie do końca. No nie jest to niby jakoś tam mega dużo. I żeby płacić teraz 60 koła za takie coś? Nie wiem, może z was się ktoś wypowie, oczywiście tutaj jeszcze jesteśmy jakiś czas, to tam odcinek jak wleci, to może ktoś tam wypowie się, spec jakiś. Na ten temat, czy w ogóle zmieniać go, znaczy czy w ogóle brać go, czy nie. Ja myślę, że po prostu ten jeden zostaje. Te obrażenia no, nie zrobią aż nam takiej różnicy, żeby to aż tyle za to płacić. No i co? Tak to myślę, że zostanie, dobra. No to tutaj spoko tak to wychodzi na to. Więc my musimy w takim razie mieć tak mocny oddział, żeby po prostu, no, jak najwięcej tych wrogów wybić. Żeby najlepiej wykorzystać oczywiście to, że mamy tą pierwszą turę, co nie? Także tutaj już wiemy, o co chodzi. No, wampiry nadal coś tam też muszą mnie dostać. Kurde, nie wiem, bo tutaj rycerze dobiegną, tutaj do tych też raczej. Obijmy tego może. Smokobójcy niech go dobiją. I rycerze tak dobiegną, do tych i do tych. To weźmy do tych najpierw. Dobiegnijmy najpierw. 5 razy. No i kończymy. Dobra, czyli to jest naprawdę elegancko tutaj. Bez strat. Nawet nas nie zdążyli obić. I dobra, tam będą jakieś jeszcze oddziały, no i po drugiej stronie, tak jak już mówił, tą skrzynkę sobie jeszcze też weźmiemy i myślę, że sobie na tym skończymy. To już trochę trwa i po prostu tutaj ładnie sobie to dokończymy w następnym. Zobaczymy jeszcze co dalej i w ogóle, także o, pierścień maga witywnego. Nie dla nas, ale myślę, że autorytet będzie. O kurde, to faktycznie chyba nawet gierka
sama wie, że na tym etapie mocno w magię niby powinniśmy iść. I taki pierścień nam daje, nie? No nic, trudno. Może będzie po prostu trudniej dla nas, no i jak przejdziemy, to przejdziemy, Gierka. Na pewno przejdziemy. Dobra, trzymajcie się do kolejnego, cześć.